I'm doing big time tutaj, Dziki Chili. Muszę to zrobić, bo ten chłop nie da mi spokoju. Pozdrowienia od Deniosa dla Natalki z Leszczyn, big time. A teraz przechodzimy do przepisu. Wchodzę dzisiaj do Żabki, żeby coś tam sobie kupić do jedzenia. Mówię, serek wiejski, piątnica za złoty 99. Kobieta mówi, dobrze to już było, człowieku, 2,20. Ja mówię, w takim razie to ja podziękuję. Lecę na biedaka, nic nie kupuję, nic nie jem, jak mój stary, który praktycznie nigdy w życiu nic nie wydał. Big time, anytime! Wchodzę do Kerfura. Papryka, pomidory kupiłem dosyć dużo. Dwa zyla za kilo, przecenione. Warto. Pieczarki, trochę czosnku, cebulka, resztka. Tutaj mamy musztardkę, zrobimy wodę. I ryż już się gotuje. Basmati z dawnych czasów. Czy będzie dalej basmati? Może będzie, może nie będzie. Kroimy na oliwę, zagęszczamy, będzie do ryżu, robimy. Pieczarki, cebula, pierwszy ogień, ryż pracuje. Tutaj mamy paprykę już krojoną, czosnek, pomidora jeszcze ten, resztka, doleję wody, opłuczę musztardę. Żyję skromnie, chcę po raz pierwszy w życiu odłożyć może coś z pensji, big time. A, jestem, dobra, jestem. Słuchajcie, jeśli chodzi o przyprawy, pozostawiam dowolność. Big time. Patrzcie, jak to wygląda. Wszystko pokrojone, wszystko dodane do tych wszystkich pięknych warzyw. Ten sosik z resztki musztardy, później ten cała pasata pomidorowa wlana, trochę wody. To popracuje ryż, basmati. Zaraz basmati. Zaraz sprawdzę, że to jest basmati. Tak, to jest basmati. Pracujemy delikatnie, przyprawy, co sól, pieprz, może jakaś papryka, kurkuma, jakieś inne takie indyjskie, takie, no i dodam też trochę koncentratu pomidorowego. Sól, dodam jeszcze pieprzu, kurkuma dodana, trochę masło też weszło, żeby zrobić aksamit, ryż czeka, nakładamy, bawimy się. I co, gotowe, nałożone, wyłożone, patrzcie tylko jak z niczego. A właściwie nie ma czegoś takiego jak z niczego, zawsze jest coś, zawsze trzeba wydać, zawsze trzeba przygotować i się pobawić. Ale niewielkimi środkami coś pysznego, jak biedak z Indii, jak człowiek sukcesu, trochę inaczej, big time. I jakby powiedzieli starożytni Szwedzi, w trochę zmodyfikowanej wersji dla ludzi sukcesu i delikatniejszej, żadna fujara nie jest tak twarda jak życie. Big time!